Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Witam Cię w kolejnym odcinku Zapytaj Szachmistrza. Dzisiaj odcinek taki bardziej komputerowy, dotyczący też silników szachowych. W ostatnim czasie przeglądając partie szachowe, natrafiłem na taką jedną bardzo ciekawą, Gra, grało dwóch hercymistrzów, mistrzów, no i... Pozycja była tak skomplikowana, można powiedzieć, że to był kompletny chaos na, na szachownicy. Ja nie potrafiłem ocenić, czy to jest lepsza białych, czy to jest lepsza czarnych, czy ta pozycja jest remisowa. Jeżeli mamy takie sytuacje właśnie jak tą, którą mówiłem przed chwilą, no to warto posłużyć się silnikiem szachowym. No, teraz silniki szachowe, no, można powiedzieć, że zdominowały rynek analityczny, jeżeli chodzi o młodych zawodników. Zresztą starsi też się posługują silnikami szachowymi. Po prostu jest to szybsze, jest to dokładniejsze. No komputer tak naprawdę w ciągu kilku sekund jest w stanie nam powiedzieć, kto ma przewagę i no, jest to po prostu, omijamy wiele, wiele jakichś tam takich podstawek wiele ruchów, które, które, byśmy nie dostrzegli gołym okiem, to komputer widzi wszystko. Po prostu komputer, silnik szachowy jest od tego, żeby liczyć, Liczy, liczy, liczę. Nie jest od myślenia, tylko odliczenia. Jednakże są takie pozycje, w których silnik szachowy nie daje rady, tak? Przynajmniej ja tutaj korzystam z programu Chess Assistant 16. No i tak właśnie dla porównania, jest, to jest taki. Pozycji totalnie chaotycznej, stworzyłem taką drugą pozycję, w której czarne mają dwie wieże więcej i gońca. No i teraz jak powinniśmy ocenić tą pozycję? No, w ciągu kilku sekund człowiek powie, że to jest kompletny remis. Tak tutaj nie da się tego przejść. Można sobie chodzić w to z powrotem, tak. Można latać tymi wieżami po całej planszy. Można nawet dawać podbicie taką wieżę. Co białe powinny zrobić? Oczywiście białe tego nie przyjmują, olewają tą, tą sytuację i no i tak chodzą sobie królem w tam i z powrotem. Jest to kompletny remis. Jeżeli jednak spojrzymy na ocenę komputerową, to zwróćmy uwagę, że engine ocenia to jako kompletnie wygraną pozycję dla czarnych, tak? Czyli jest to plus jakieś 13,3, no to to jest to by się zgadzało, tak? że mają po 5 punktów, goniec ma 3 punkty, czyli to jest przewaga 13, 13 punktów. No, czyli po, powinny po prostu wygrać. Tylko białe nie mają tutaj obowiązku bić i na przykład redukować tej, tej przewagi. No, właśnie tutaj widać, że, że to robią. Jeżeli na przykład zbiją to, no to jest duża szansa, że wówczas po prostu czarny kolor może to nawet i wygrać, tak? Bo jeżeli poświęcimy na przykład jeszcze jedną wieżę, albo w jakiś sposób tutaj otworzymy pozycję, to może się okazać, że, że ta pozycja jest kompletnie wygrana. Także po ruchu wieża C5, oczywiście powinniśmy tego nie bić iść za głosem rozumu, także logiczne jest to, że no, że po prostu czarne nie przebiją tej pozycji, nie są w stanie poświęcić swojej wieży zapionka i tylko w przypadku jakiegoś tam właśnie niedokładnego ruchu typu Baby EC5 są w stanie tą, tą pozycję wygrać. Także tutaj, tutaj jest przewaga człowieka nad komputerem, także nie można w 100% ufać silnikom szachowym trzeba y, używać swojej głowy to troszeczkę jak z GPS-em na drodze, tak? GPS wskazuje najkrótszą drogę. I wiele razy gdzieś tam w wprawdzie słyszeliśmy, że nie wiem, jakieś auto wjechało do gdzieś tam do wody, tak, albo jakieś auto gdzieś tam się zakopało, albo sami zresztą gdzieś tam jechaliście, no i auto was prowadziło jakimiś leśnymi drogami, które w ogóle no, no nie przyspieszyły drogi, tylko, przysp... tylko zwiększyły po prostu jakieś tam problemy na trasie. Także silniki szachowe sprawdzają się, myślę, że w 90%. Jednakże no trzeba. Mieć zawsze na uwadze, że on tylko liczy, tak? On nie myśli. Kiedy silniki mają przewagę nad człowiekiem? No, zdecydowanie w tak chaotycznych partiach jak ta. Biała mi Tiger Hillarp Person, czarnymi Johnny Hector. No i tak jak wspominałem wcześniej, ja tutaj nie byłem w stanie ocenić, kto, kto ma przewagę w tej, w tej partii. Ta, Zmienność tej pozycji była dla mnie po prostu nie do ogarnięcia Partia była grana w Danii w 2014 roku Skoczek f3, d5, c4, d4, b4 i jak widać tutaj Grane było to parę razy, nawet nie wiedziałem, że jest taka teoria Troszeczkę to przypomina taki gambi wołżański białymi Gdzie właśnie wystawiamy pionka c i pionka b po ruchu F6 oczywiście czarne tutaj próbują połączyć te pionki, ta gra może mieć charakter spokojny, tak, czyli na przykład białe nie musiały teraz grać E3, białe mogły zagrać po prostu D3, czarne mogły zagrać E5, stworzyć łańcuch, tutaj wisi, wisi pionek, białe mogły na przykład zagrać posunięcie A3, no i po posunięciu B4 raczej mamy taki clean spokojny, będzie to gra, gra pozycyjna, tak jednakże po ruchu F6 nastąpiło posunięcie E3, E5, C5, to cały czas jest teoria, e, A5, żeby tutaj poderwać ten łańcuch, otworzyć linię A, oczywiście nie można zagrać posunięcia A3, bo po zbiciu, po zbiciu następuje bicie wieży na A1, dlatego po A5 gramy posunięcie Hetmana A4 i tutaj częstszym rozwiązaniem było granie... C6, ewentualnie, goniec d7, no Hetman d7. A jeżeli byśmy nie wiedzieli, że to są arcymistrzowie mistrzowie, tak spojrzeli na tę pozycję. No to troszeczkę powiedzieliśmy, że dziwna ta pozycja. Biały odpowiadają goniec b5. Oczywiście jest związanie, które można obronić. Gramy c6 i goniec stoi na takiej swojej optymalnej pozycji. Goniec ląduje blisko centrum, czyli na c4. No i teraz czarne odpowiadają posunięciem skoczek, skoczek na A6. I tutaj znowu można było iść takim raczej spokojnym torem, czyli na przykład Roszada po skoczku B4 EBI ED4 i jeżeli EBI4 czarne dały się wciągnąć w tą taką otwartą pozycję, no to białe, białe po prostu mają przewagę wieża E1, goniec E7 wyprowadzamy figury, lepszy rozwój figur na pewno będzie po naszej stronie. No to teraz spróbujmy ocenić pozycję, jaka powstaje po ruchu ebie na D4. Dużo rzeczy wisi, tak? Tutaj czarne mogą zbić na przykład EB na D4. Czarne mogą zbić AB na B4. Można by było zagrać też posunięcie na przykład E4, które wydaje się, że przegoni skoczka i weźmiemy wtedy pionka. No tak by się wydawało, że ta pozycja czarnych. jest taka bardziej dynamiczna. Wydaje mi się, że. Że to E4 ma sens, no teraz sprawdźmy na enginie. Otóż engine pokazuje, że po ruchu E4 jest kompletnie równa pozycja. No gdzie, można powiedzieć, no gdzie? Jak, jakim cudem to? Jak, jak to można obliczyć? Także, że to, że to jest 0,03. Tak? No, no nie jest to w zasadzie możliwe do, do oszacowania. No, raczej bym stwierdził, że tutaj no, po prostu jest gra, gra na 3 wyniki. Poszło posunięcie E4. Białe odpowiedziały B5. Tutaj, oczywiście, nie można bić tego pionka, bo znowu nam się aktywuje to związanie po, po skosie. I po B5 nastąpiło posunięcie skoczek na B4. No i teraz spróbujmy ocenić na przykład pozycję poruchu A3. No. Teraz pytanie, czy tym koniem odchodzić z powrotem na D5, czy też, nie wiem, bić najpierw na F3, tutaj w partii zbito na F3. No znowu człowiek nie jest w stanie tego tak, tak szybko ogarnąć. Ja, wydaje mi się, że ja bym grał posunięcie skoczek D5, tak na, na ludzkie oko. Skoczek D5 wydaje mi się takim rozsądnym rozwiązaniem, tak. Skoczek pozostaje pod biciem e, Skoczek idzie na D5. Jeżeli goniec zbije, to zbije sobie Hetmanem. Tak mi się wydaje, że tak bym tą pozycję ocenił. I wydaje mi się, że ta pozycja wydaje się ciut lepsza dla czarnych. Zobaczmy, co, jak ocenia engine. Ocenia podobnie, tylko że nie bierze pod uwagę posunięcia skoczek D5. Ocenia, że trzeba zbić E, bije na F3. Czyli tutaj. A bije i Hetman bije D4. Podobnie zresztą było w partii. Tak? A dlaczego moje posunięcie skoczek D5 okazuje się. Złe. Okazuje się okazuje się, że teraz pozycja się kompletnie. Ocena tej pozycji kompletnie się zmienia 0,74 i trzeba zagrać posunięcie skoczek na G1. Dziwne tak, no, bardzo dziwne, dziwne posunięcie. I wcale nie uważam, przynajmniej gołym okiem, że tutaj białe w tej pozycji stoją jakoś znacznie lepiej. No, no, chyba że po prostu tego pionka tutaj nie odbiją białe, tak? czyli, czyli nie odbiją czarne znaczy się, bo białe mają cały czas, trzeba przyznać, białe mają pionka więcej, także tak optycznie, figurowo wydaje się, że czarne, no ale ten pion tutaj decyduje, według przynajmniej silnika, że, że przewagę mają, że przewagę ma biały kolor. Zobaczmy dalej. Nastąpiło EBIE na F3, ABIE na B4. Hetman wtrącił. Hetman tutaj atakuje wieżę, aczkolwiek ta, ta wieża jest już broniona. Atakuje też gońca, tak? Także tego gońca tutaj zgodnie z zaleceniami, czyli D3 białe, obroniły. Zamykam tutaj specjalnie, żeby, żeby też się tym nie sugerować. Zresztą, jeżeli są jakieś komentarze polskich tutaj youtuberów, gdzieś tam na Mistrzostwach Polski czy, czy na jakichś innych e, turniejach ważnej rangi, no to też oni starają, starają się właśnie nie, nie korzystać z podpowiedzi silników, no bo to, to też zabija trochę tak e, analizę szachową. E, nastąpiło Hetman na e5 szach. No, myślę, że niekoniecznie byłby ten szach potrzebny. Dlaczego by wyprowadzać przeciwnikowi gońca? Ale chyba chodziło o to, że jak damy tego szacha, to po zbiciu na G2 jeszcze dodatkowego pionka tutaj wezmą czarne. I tak też poszło. FBE G2, wieża na G1 i Hetman na H2. No i się zaczyna. Jak tutaj, jak tutaj w tej sytuacji teraz wybrnąć? Co tutaj zrobić? No, wieża jest podbiciem. Białe mogą pójść na noże i zbić B, bije C6. Co tu zrobić? Można też zbić wieża, bije na G2, żeby zlikwidować tego ważnego pionka. No, kompletny, kompletny chaos. No, wydaje mi się, że, że ja w pozycji, na pewno bym rozważył właśnie posunięcie B, bije na C6, mimo wszystko dodaję wieża i na przykład biorę sobie na B7 z odkrytym szachem i mogę później z, z B7 zbić na A8 i, i wziąć po prostu... Odbić tutaj Hetmana. Ja bym przynajmniej tak to zinterpretował. Wydaje mi się, że w tej pozycji mimo wszystko białe mają przewagę. Przynajmniej tak przyjemniej by mi się grało białym kolorem. Otóż w tej pozycji silnik ocenia, że najlepsze było F3, F4, F4. Żeby jednak zasłonić tutaj. Hetmana i jednocześnie bronić, bronić gońcem wieżą. To taka jest ocena silnika. Z kolei, jeżeli zbijemy z B, na C6, to on tą pozycję oceniał, na początku tam było 2,50, teraz po, po kilku sekundach namysłu zrobił tak, że po Hetman bije G1, ocenia, że 1,4 pionka jednak mają przewagę czarne. No, ciekawe. A teraz zwróćmy uwagę, że Znowu się cofnął i ocenia to, że to jest pozycja równa. Także, no też też się gubię. No być może moja rybka, to stary program, stare, stare, stary silnik do analizowania jest trochę wolny. Pewnie jakiś tam Stockfish, Houdini, czy też inne tutaj programy by, by szybciej to przeliczały. No w każdym razie, po Hetman Biegi 1, poszło Król D2, i teraz, teraz też ciekawa sytuacja, że Czarne zagrały B5, to było słabe posunięcie. No i teraz weź, weź to ocenie w tej pozycji, że to jest pozycja 0,00. Tak przynajmniej komputer sądzi po ruchu król D8. No, też, też nie, w zasadzie nie do, nie do oszacowania. I że taki wariant wchodzi król D8, skoczek C3 i po Hetman bije A1, Hetman bije A1B C6. Po prostu jakieś takie dążenie do, do spokojniejszej pozycji. No, i liczenia tutaj na swojego zaawansowanego pionka. Także no, znowu zamykam, żeby, żeby się tutaj nie sugerować. Także B5 poszło, C bije na B6. No tutaj widać już, że na pewno białymi łatwiej się to gra, mimo tego, że białe mają wieżę mniej. Tak, mimo tego, że białe mają um, straciły wieża. I jeszcze pionek G2 jest bardzo blisko promocji. No ale białe też tutaj mają swoje atuty. Rozi chociażby posunięcie b7 i zwróćmy uwagę, że czarne figury są kompletnie niewyprowadzone. Poszło goniec na b4 szach, skoczek na c3, uwaga, wisi hetman, hetman idzie na h2, no i teraz pytanie, co tu zrobić, tak? Czy zagrać b7, czy zagrać c7? No na pierwsze rzut oka... C7 e, wydaje się dobre tylko wtedy, jeżeli zagra goniec D7, tak? bo, bo może wtedy po prostu można pójść po drugim pionkiem. Czyli oceniałbym to, że ta pozycja jest po prostu wygrana. Bo tu za chwilę zrobimy jakiegoś e, Hetmana. Aczkolwiek z drugiej strony, gdyby wieża po prostu sobie odeszła na, na D8 albo nawet na B8, a po tutaj jest związanie, tak? Czyli jeżeli nawet odejdziemy, tak to jest promocja w Hetmana wieża to bije, czyli znowu tutaj skłonny byłbym tutaj uznać, że po posunięciu C7 i po gońcu na D7 przewagę mają białe, sprawdźmy to i to się zgadza, tak, czyli B7 daje, daje kompletnie wygraną plus 14, jednakże gdybyśmy nie grali go nie z D7, tylko zagrali król na F8, to znowu pozycja nie do oszacowania, tak, że... Chociaż po Hetman C6 tutaj jednak pokazuje białe. Wydawało mi się, że znowu będzie 000, czyli, czyli pozycja równa. No nie, w partii poszło posunięcie B7. Dalej wieża na B8. Pionek na C7. Tu jest szach. Także teraz białe odrobią trochę materiału. Król sobie odszedł. Bicie na B8. Promocja. Hetman bije. Bicie. Bicie. No i teraz ocenimy tą pozycję. Yy, białe mają dwa pionki, czarne mają pionków 5, yy, ale z kolei białe mają trzy figury lekkie, białe mają tylko dwie figury lekkie. Yy, rozwój figur jednak wskazywałby na to, że, że przewagę mają dużą. Przewagę powinny mieć w tej pozycji yy, białe, tak mi się wydaje. Jakieś plus 3. No i sprawdźmy, jak to wygląda. No, mają przewagę nie tak dużą, ale plus 1,5. W tej pozycji na korzyść białych poszło wieża na g1. Białe nie broniły tutaj tego, czarne nie broniły tego pionka. Nastąpiło posunięcie h5. Wieża bije na g2, h4. No i tutaj też już gołym okiem widać, że ten pionek po prostu nie dojdzie. Jesteśmy w stanie go łatwo zablokować. Powinna ta przewaga się zwiększać. Po Hetman B5, skoczek e7. I na przykład po królu na C2 też obstawiam, że około 2,5 przewagi na korzyść białych. No, według komputera jednak przewaga nie jest aż tak duża. Nastąpiło H3, wieża H2, Hetman C7, wieża pod biciem, trzeba uważać. Nastąpiło posunięcie skoczek D5. Gdybyśmy na przykład grali posunięcie wieża H1, to ocena jest no, też dosyć dobra. Przy czym komputer stwierdza, że tutaj można by było próbować przejść do jakiejś końcówki, na przykład po ruchu Hetman na C6, tak, i że gdyby było bicie, bicie, no to pozycja jest no, jeszcze jakaś tam do uratowania. No może ma faktycznie rację: 4 pionki kontra 2 pionki. Jednakże nastąpiło mocne posunięcie skoczek D5 i co by, co by poszło, gdyby na przykład było bicie tej wieży to już widzimy, że też dla, dla człowieka wcale to nie jest łatwe do, do oszacowania, czyli oddaje sobie taką cenną wieżę, która blokuje, i gram posunięcie skoczek E7, po którym w zasadzie no, nie widać jakiegoś tam takiego konkretnego matata. Komputer to przelicza w mgnieniu oka, tak? Także jeżeli chodzi o liczenie, to tutaj on jest bezbłędny król bije na e7 i pokazuje mi mata w 16 posunięciach po posunięciu hetman b7. No, no nie, do, nie do oszacowania, tak, bądź, bądź na przykład w takiej partii, gdzie jest takie bardzo, bardzo duże zagęszczenie figur, gdzie musisz podjąć decyzję, że oddajesz wieżę i na przykład, no nie widzisz tego zakończenia, że za 16 ruchów, teraz zredukował, że za 9 ruchów po prostu wygram partię. Także tutaj, no jak, jak, tak jakbyśmy walczyli rękami z, z czołgiem, tak można powiedzieć. No, taką, taką brutalną siłę ma po prostu liczenie silnika szachowego. Poskoczek bije na D5. Nastąpiło zamknę na tutaj liczenie. Hetman bije na D5 i po ruchu na G5. Tutaj też zawodnik popisał się no taką dosyć przyjemną dla ko kombinacją. Po prostu stwierdził, jeżeli zlikwiduję tego najcenniejszego pionka, to będę miał kompletnie podwygraną pozycję. No to kombinacja wcale nie jest trudna, czyli wieża bije H3, wieża bije H3, hetman na G8 i po ruchu króla na E7 hetman wraca. No i logiczne jest, że człowiek w tej pozycji po prostu skosi tą wieżę. No, tak, tak bym się. Tak, tu zresztą partia się skończyła. Po ruchu Hetman E6, koniec partii. No, tak by się wydawać mogło, nie? Że tak, tak powinna się partia skończyć. Otóż włączamy, włączamy engine. Nie. Engine tutaj nie bierze tej wieży. Tylko bierze sobie tak. Najpierw pionka na no F6. Król odchodzi. Hetman daje szacha. Król powiedzmy odchodzi z powrotem, i to już mi pokazuje, że źle odszedłem, bo dostaje po prostu mata, którego też no, w zasadzie tak na pierwszy rzut oka nie widać. Hetman G8, Król E7, i pogoniec bije G5. Hetman na E6. Także widzimy, no, bardzo, bardzo komputerowe granie. No, jeżeli chcesz na przykład zaskoczyć swojego przeciwnika gdzieś tam w fazie debiutowej. No, to ra, raczej jest taka zasada, że mocnego zawodnika raczej nie zaskoczysz jakąś grą taką statyczną, strategiczną. Raczej ze, ze jakiś mistrz, mistrz FIDE, mistrz międzynarodowy arcymistrz, na pewno ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o strategię, doskonale wie, gdzie powinny być ustawione figury. No i takie coś jak tutaj, no to sekundę mu zajmuje, że już wie, kto stoi lepiej, tak. Gdybyśmy ustawili jakąś inną strategiczną pozycję, też jest w stanie dosyć szybko ocenić, gdzie figury mają stać i kto ma przewagę. Jednakże, jeżeli mamy taką na, takie napięcie, na przykład jak w tej pozycji, tak, no to nawet arcymistrz może się pomylić, nawet arcymistrz może przegapić jakiś ruch. No i w tym momencie no, liczy się na przykład jakieś przygotowania debiutowe. Często właśnie młodzi zawodnicy teraz dobrze się przygotowują debiutowo, no bo są w stanie. Już w fazie debiutowej, na przykład, uzyskać jakąś decydującą przewagę, nawet kosztem pionka czy dwóch, ale wiedzą, że silnik szachowy wskazuje tutaj, że mają jednoznacznie przewagę i mają ogromną aktywność, którą później wykorzystają. Także widzimy, że silnik szachowy to jest taka obusieczna broń, trzeba, trzeba go używać. To myślę, że bez silników szachowych teraz, teraz daleko się nie ujedzie. To już nie jest ten etap, gdzie samymi książkami, tam typu informator szachowy, typu encyklopedia debutowa, też takie książki posiadam, że jesteśmy w stanie na przykład przeciwnika ograć. Teraz, teraz, no trzeba się posiłkować e, silnikami, a oczywiście nie możemy im grufa, ufać bezgranicznie. E, książki były, będą i są cały czas wartościowym źródłem wiedzy, także ja zresztą no, nie, nie potrafię i nie lubię uczyć w ten sposób, że no, patrzę na wskazanie na przykład silnika szachowego i on mi podpowiada, co mam zagrać, raczej biorę to na logikę i też tak uczę swoich uczniów, tak? No, że no, trudno uczyć jakieś pamięciówki, żeby żeby dziecko jak małpka naśladowała co należy grać w debiucie, raczej, raczej to, to robię na jakieś zrozumienie pozycji i na, na jakąś po prostu taką, taką logikę. Także dzięki za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że, że spodobało Ci się to nagranie. Napisz w komentarzu, jakich Ty używasz silników szachowych. Być może można pobrać jakieś lepsze silniki niż ja posiadam obecnie, jakoś tutaj zainstalować. No i daj znać, jak Ty analizujesz partię, czy raczej to jest na szachownicy, przestawiając figury, czy też po prostu nawet nie od nieustawiasz szachów, tylko odpalasz od razu kompa. No i kąpci mówi, co, co mogłeś grać w, w, w danej sytuacji. Także dzięki i powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa.